Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w odcinku czwartym. W tym odcinku chcielibyśmy Was zabrać na plażę w Ballybunion. Piękna plaża, mamy tutaj piękne miejsca w Irlandii, którymi byśmy się chcieli z Wami podzielić. Na wielu nie byliśmy nawet, więc na pewno chcielibyśmy również zwiedzać te miejsca, nagrywać filmiki i ogólnie zapraszam. Miałem dzisiaj też w tym odcinku pokazać Wam mój nowy plecak GoPro Hero, ale nie starczy mi czasu, więc zapraszamy do oglądania. Heja! Ale tam na tą plażę z tymi jaskiniami to jest ta druga plaża, ta co skała jest. Aha. Na środku, tam gdzie są te jaskini. Co? Idziemy do Ballybunion, nigdy tam nie byliśmy. Sylwia znalazła to miejsce i jesteśmy ciekawi, jak tam jest. Jedziemy. Mamy 5 godzin, więc zobaczymy, jak to będzie. Widzisz, nawet jak mam loki, kochanie, to kask od razu się... Godzina 8. Od razu kask pasuje. O co pytałeś? Co? Pospryskiwacz. Mówiłam ci też już 5 razy, że leży na kładzie. No to lecimy. Nie co, jesteś gotowi? Ja pewnie, nie? Nie, jeszcze za szybko, tylko ten kachol. Mogę już odpalać. Lecimy, bo no, pogoda jest cudowna i trzeba z niej korzystać oczywiście. Sylwia biedna do roboty idzie. I właśnie mówi, że nie jest biedna, bo mnie tu podsłuchuje, mówi, że jest ok. No cóż, trzeba zatankować i jedziemy. Ma zbyt dużo czasu Holender na nagrywanie i opanowanie tego, ale coś tam będzie. No fajnie tu jest. Ola! Jeszcze możemy nam, Ola, my jeszcze możemy jechać na tą drugą plażę tam, tylko że tam już na motorze i tam się nie da zejść, bo to jest tak jak gdyby choćbyś była na klifach. Co, może tam dronem dolecieć? Nie, dronem tam nie dolecę. To dawaj, idziemy. Koczek mi się zrobił, ślimaczka mam na głowie. No niezły sprzęt. Ciekawy klimat. A tu jest druga strona, popatrz. Tu jest druga strona. Widzisz? Tak. A to jest... Fajnie wejść w te skały takie. A, ciekawe, nie? Tak, tu widzisz jakieś zmienione jeszcze maszy? No tam już na pewno się nie da przejść. Ciekawy klimat. No tą dziurkę widać, to jest fajnie taką mam. Thank you.
dzieci mają frajdę. Przyjeżdżamy tutaj na dłużej, no jednak trochę tego czasu trzeba mieć. Tam mają drugie gniazdo. Jeszcze mamy jedną do zaliczenia, już nie zdążymy. Tutaj też można przyjechać samochodem, na przykład zapakować na cały dzień, wtedy co wiesz. Ha. Właściwie na motorach też można by było, tylko trzeba było na pół dnia, tak jak wtedy byliśmy, gdzie? Ostatnio? Tam na Ring of Korea jechaliśmy, nie? Na tą plażę. Fajny klimat. Daj telefon, zapalimy światło. Widzisz? Patrz, jeszcze mokre ściany są. To wygląda jak bursztyn. Super, jeszcze mokro. Zwierzęta jakieś? No. Spadamy stąd. Patrz, jakie półki, normalnie patrz. Kwadratowe. Tak. Szok. Jeszcze mokre, to z soli jest w ogóle i dlatego się tak świeci. Myślę, że musimy sobie to w tych kajaczkach zorganizować, Romanek. Kajaki? No co, nie bez sensu. Nie kajaki, żeby do tych... Żeby do tych jaskiń wszystkich tu wzdłuż wybrzeża się dostać, to organizujemy właśnie po tych kajakach. Ale mamy, zaparkowaliśmy tak, że akurat mamy taki dojazd, że tam pielgrzymki chodzą, a samochody stoją poparkowane tak, że ja stamtąd nie wyjadę. I jeszcze jest podwórko. Lepsze to niż nic. Zany? Cudowne jest. Dotarliśmy. Jeszcze dwóch.